poniedziałek w Słupskiej Herbaciarni odbyło się spotkanie z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Eugeniuszem Kłopotkiem. Parlamentarzysta określił oczekiwania współrządzącej partii względem zaplanowanych na 16 listopada wyborów samorządowych. Tak się składa, jeśli spojrzymy wstecz, że wybory samorządowe są takim dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, papierkiem lakmusowym, jak nam wiatr wieje, czy w plecy, czy w oczy. Zawsze tak się zdarzało do tej pory, kiedy wybory samorządowe były rok przed wyborami parlamentarnymi, że jeżeli mieliśmy przychylne wiatry w wyborach samorządowych, to pomimo oczywiście wieszczonej często przez opozycję i również przez niektóre nieprzychylne nam media klęsce, nigdy do tej klęski nie doszło. Zawsze Polskie Stronnictwo było. Niekiedy zawsze mówię, było, jest i będzie. Skoro już prawie 120 lat jest na scenie politycznej Polski, oczywiście z różnymi sukcesami, niekiedy i porażkami, ale jest. Poseł zachęcał również obywateli, aby poprzez zaangażowanie w wyborach zwiększyli swoje wpływy na obraz lokalnej, jak i krajowej polityki. Ja ze swej strony mogę po pierwsze zachęcać tylko, żeby obywatele do tych wyborów się pofatygowali. Ja wiem, że to nie jest obowiązek, ale przynajmniej raz na 4 lata, a nie raz częściej, można zrobić porządek z jednymi, a drugim dać zielone światełko. Bo my często narzekamy oczywiście na polityków, rozumiem, przyjmuję, na władzę, ale kiedy przychodzi ten moment, że można rozliczyć autentycznie, bo każdy z nas wtajnie może zagłosować za lub przeciw, to jednym być może należy się nauczka i trochę pokory więcej, ale innym być może warto dać tego powera do przodu. Słupscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarli porozumienie z Platformą Obywatelską, na mocy którego poprą kandydaturę Zbigniewa Konwińskiego na prezydenta miasta. Dodatkowo PSL zarekomendowało 6 kandydatów do Rady Miejskiej, którzy wystartują z list PO. To porozumienie dotyczy miasta Słupska. Się bardzo cieszę, że udało nam się bardzo szybko je zawrzeć, że na naszych listach, na listach Platformy Obywatelskiej są osoby rekomendowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też osoby bezpartyjne rekomendowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że to znacznie zwiększa szanse nas wszystkich w Słupsku, w mieście Słupsku, listy Platformy Obywatelskiej. Paweł Kądziela, siedzący obok mnie, kandyduje w okręgu numer 4, to jest okręg obejmujący osiedle akademickie Westerplatte, Hubalczyków z trzeciego miejsca i ze sporymi szansami na mandat. Mam nadzieję, że zawalczy i ten mandat Paweł Kądziela obejmie. Jutro będziemy prezentować wszystkich kandydatów i tam również będzie informacja, kto konkretnie jest na listach z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja się bardzo cieszę i to jest dla mnie powód do dumy, jest dla mnie też wielki honor, że formacja polityczna o tak długiej tradycji na polskiej scenie politycznej udzieliła mi swojego poparcia i zrobię wszystko, żeby zaufania działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Słupsku i w powiecie słupskim po prostu nie zawieść. Jak widać, koalicyjna współpraca obu ugrupowań układa się pomyślnie nie tylko na szczeblach centralnych, ale również w lokalnych samorządach. Pełną listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta poznamy już we wtorek 14 października.